Dobra, co się wydarzyło? Straciliśmy kompana. Wyznaczono misję wznieść budynek z serii Religia. Przyrost wyznawcy celtyckiego pogaństwa. To by było dobre. 6 tur. Mamy w cholerę kasy, więc myślę, że możemy sobie spokojnie na to pozwolić. Pozyskano urząd, mędrcem został i tyle z ważnych rzeczy. No to zerknijmy na te nasze możliwości. Religia, religia. Siódemka, siódemka, nie za bardzo. To mam jakiś religijny... religijne centrum? Chyba nie. Tą wodza. Zdecydowanie nie. W Brytanii Superior. Mamy pol, plac budowy mamy. Tylko, że tutaj, jakby na to nie patrzeć, pogaństwo celtyckie, manicheizm nas wzrasta. Interesujące. Manicheizm. Dobra, władujmy tutaj. Co to można wybudować? Studnia. Święta Ziemia na przykład. Dwie tury. Cyk, zrobione. Myślę, że miło będzie. Ład publiczny nam to zwiększy. Przyda się tutaj? Może się przydać. Czemu minus 3? Ha. Różnice religijne i wydarzenia. Jakie wydarzenia? Wydarzenia. Bo tu? Brytania Superior. Sroga jesień. Dlatego. No dobra. Skoro tak, no to trudno się mówi. Przeznaczmy najpierw kasę na działania wysłanników oczywiście. I mamy następujące możliwości. Tych gości niekoniecznie. Natomiast Hunów w dalszym ciągu bym chciał. Chciałbym bardzo. Tych mamy bardzo bliziutko. Tylko, że tych mamy bliżej. Jak z Tikosem bym chciał w centrum zostać? Zakłóćmy sobie działania wojska. Nękanie armii. Zdaje nieznaczne straty kilku jednostkom wybranej armii. Sabotaż armii. Obniża wartości pancerza i tak dalej. Sabotujmy armię. Jeszcze raz. Sukces. Cudownie. Jeżeli kogoś zaatakują, to dostaną mocniej po dupie. Ty spróbuj również dokonać skrytobójstwa. 60%. Chwila, moment. Ty się ruszyłeś. Ty. Może ty będziesz miał większe szanse dokonać skrytobójstwa. 70%. Jedziemy. Krytyczne powodzenie. Pięknie. Zlikwidowany wódz na zawsze. Ta armia jest mocno osłabiona w tym momencie. Bus Sumaros. W takim razie ty, drogi kolego, obierz ten cel. Zakłóć działania wojska. Sabotaż armii. Obniża wartość pancerza i tak dalej. Jednoznacznie. Krytyczne powodzenie, świetnie, można by ich zaatakować. To by miało teraz naprawdę piękne konsekwencje tego mojego wyboru. Koszty budowy w lokalnej prowincji zmniejszone, nie bardzo mnie to interesuje. Najazd na osadę. Będziemy na pewno z tego korzystać. Umożliwia wezwanie do broni. Zróbmy to. Ratis, ty masz tutaj gagatka. Do którego dojdziesz? Dojdziesz! Może warto by było? Zakłóć działania wojska. Sabotaż armii. Oczywiście, że tak. Sukces! Niech spróbują kogoś załatwić. Zaatakować. Kraksantos. Tu mamy... Sami przyszli. Sami się o to prosili. Hunowie. Ci oto. Zakłóć działania, zmylenie wojsk. Zniszcz prowiant.
Zwiększa tempo męczenia się. Nie. W takim razie dokonaj skrytobójstwa, chłopie. 67%, to jest sporo. Stracona okazja, niestety. Trudno się mówi. Trudno się mówi. Latikos. Tak, ty tutaj zsuwasz cały czas w rejony Gotiskandzy. Z chęcią będę cię tutaj widział. Iblissa ma poziomik. Iblissa ma poziom. Z tego już nic tutaj. Odwrócenie uwagi, cel obcy, wysłannik, inspiracja oddziału, własna armia, podkopanie autorytetu, minus jeden do atrybutów wodza. Kurde, sympatycznie. I zniechęcenie ludności, świetna rzecz. Dobra, jak teraz mamy się z naszym pogaństwem w tej prowincji? 66 jeszcze procent, więc ciągle będziesz siedziała tutaj. Ty na pewno będziesz siedziała i Samorix też będzie siedziała. Burzliwe wody. Gdzie wyście zdołali dopłynąć? Niedaleko. Szczerze mówiąc. Chwila, moment. Ja nie chciałem przypadkiem na Galów zaatakować od tyłu. Prawdopodobnie to było moim zamiarem. Oj, tylko to ci zajmie kupę czasu. Dzieci chaosu. Gdzie wy jesteście? Tutaj. Plus 13. Obecność wojska. Można ruszyć następną. Zaraz. Dyplomacja. Gdzie oni są? Galowie. Galia. Speak if you must, but know that Roman ears have little liking for foreign babble. Gdzie to jest? Wypowiedzenie wojny. Wszystkie frakcje to potępią. Aha, trzeba zerwać traktaty najpierw. No jasne, zerwanie traktatu. Tak. Elegancko. I teraz spróbujmy. Wypowiedzenie wojny. Zdecydujesz się wybudzić wojnę frakcji Galia. No i co się wydarzy? Chyba będzie mocny spadek przez ten nasz czyn. No dobra, zróbmy to. Więc wybrałeś miecz. Wiesz, że twój lud podziękuje ci za sprowadzenie na nich rzymskiej wojny. Zobaczysz, co cię będzie czekało, kolego mój. A właściwie wrogu. I już jesteśmy w stanie... Jak tam Bordigala? Plus 6. Ze względu na... bohaterów. Elusę zdobyć. Hej, zdobywamy Elusę. Nie jest niebroniona, więc od razu korzystamy. Machiny oblężnicze, tylko podczas ataku na osadę. Więc... mocny atak, coś zmieni? Nic. Boże, nie ma sensu tego pokazywać chyba nawet. Dobra, na razie oblegajmy. Oblężenie, zobaczymy. Jeżeli nie będzie żadnej bitki, to pokażę tą. Jeżeli nie będzie żadnej bitki, to tą pokażę. Tutaj mamy pełny składzik. Myślę, że warto już się przemieścić. Już warto się przemieszczać. Cyk. Jesteśmy blisko draby. Jak tam ład? Plus jeden ciągle. Super. I można by w sumie zainwestować w podniesienie sobie ładu publicznego. To nam zwolni następną armię. 7100. Buduje się. Co to jest? Kamienny kopiec. Zabiera nam żywność niestety. A żywności ma... z żywnością krucho u nas. Już sobie przypomniałem. Co to jest? Studnia. Nie potrzebujemy na razie. Dom wodza. Kamieniarz. Rowy. To jest gospodarstwo. Jednoznacznie polecimy w
co to dawało tak dużo żywności. Plus 80. Zagrodę. Lecimy sobie w zagrodę. Pycha. W takim razie kruszący czaszki. Ty jesteś tutaj, aż u Burzis. A co ten kolega robi? Aha. Kurde, jaki on ma zasięg wielki. Co w takim razie robi ryba? Ryba robi... Idzie tu. Na tereny Gotiskandzy. 20-jednostkowa armia. Zasuwaj. A ty... Wstępnie zasuwaj tutaj. Będziesz ładnie wspierany przez tych gości. Dokładnie. Czyli to zrobione. To był właśnie bastion poległych. Śmierci pożoga. Czekamy. Wybrańcy pomyślności, wy musicie siedzieć. Siła woli. Zostali zdziesiątkowani, więc muszą się poodnawiać na pewno chwilę. Niezniszczalni. 17 ich jest tylko. Wściekłe psy. Czego by nie zaatakować tych gości? Są wspierani? Są wspierani. Jest strzałka między nimi. Ciekawe. Ale gdy się zbliżę, to w sumie ja też będę wspierany chyba. Chwila, moment. Ilu ich razem może być? 11 plus 5, czyli 16. Czyli 16. Na moich 17, tak? Wściekłe psy. Tak, niezniszczalnymi bym zaatakował. Ha! To brzmi jak plan. Dobra, wściekłe psy, podejdźcie. Podejdźcie w te okolice. No, tutaj, tutaj. Nie możesz? Czemu nie możesz? To tu podchodzi. I niezniszczalni. Następuje atak. Ze wsparciem. Pięknie. Prawdopodobnie nocą zaatakuje. Uciekają. Znakomicie. Znakomicie. To jeszcze można przegonić króla. Jeszcze możemy króla sobie przegonić. Też uciekł. Dobra. Podejdź bliziutko. Podejdź bliziutko. Czy ktoś jeszcze? Siła woli. Siła woli. Wy się musicie odnawiać na swoim terenie. Jednoznacznie na swoim terenie. Musicie odzyskać trochę... Musicie odzyskać... nie morale, a... poczucia wspólnoty. O. Pięknie. A śmierci pożoga... musi zaatakować, więc... atak. I również pokażę tą akcję. Brak opadów, ludzie. Więc rozmieściliśmy sobie nasze armie. I które z naszych jednostek są prawdziwymi celtyckimi grabieżcami? Jest grabieżca 1. Mają zdecydowanie za dużo wież strażniczych. Generał, lecisz spalić tą wieżę. Dalej. Dalej, na pewno mamy gdzieś grabieżców jeszcze. Choroba. Nie bardzo. Nie bardzo. Nie bardzo. Wy jesteście grabieżcami. Świetnie. Harcownicy. Ta wieża też jest tutaj niepotrzebna.
I zasadniczo ta wieża też będzie niepotrzebna. Stawię sobie z tych stron po dwie jednostki. Któraś z nich na pewno podpali te wieżyce. Au, będzie cudownie. Będzie cudownie. Tak. Zrobimy to w tenże sposób. I w związku z tym, że tych trzech wieżyc się pozbędziemy, atak jednoznacznie nastąpi od strony... Gdzie jest nasz wódz? Wodzu, ty się przydasz tutaj w lesie początkowo. Z tej strony zaatakujemy. Jednoznacznie. Trochę osłabione te nasze jednostki, ale nie szkodzi. Zasadniczo można je podzielić na... Halo. Na dwie grupy. Grupa pierwsza. Kurwa, znowu nie ten przycisk. Grupa druga. I tak. Jedyneczka. Ty będziesz wchodzić od tej strony. Dwójeczka. Od tej strony. Trochę poniesiemy strat od strzał, ale są to straty wliczone. Wy sobie siedźcie póki co w lesie. Jesteście spochowani. Będziecie mocną, mocną kartą przetargową na te strony. No i tutaj dajmy łuczników. Trochę ryzykowne chyba. Dajmy łuczników tutaj. Jak mi wyskoczy, mają konnicę. Gdzieś konnica na pewno wyskoczy. Dobra, zróbmy to w taki sposób. I tego gościa damy na tą stronę. Dokładnie. Co? Wszyscy? To chyba wszyscy. Konnice jeszcze mi pozostały. Więc konnice lekko z tyłu. Na razie będą totalnie, totalnie nieprzydatne. Chociaż mogą się przydać. Mogą się przydać z tych stron. Dokładnie. No i teraz jesteśmy absolutnie gotowi do przeprowadzenia ataku. Generał, podpalaj. Wy. Podpalać. Podpalać do choroby. Co się z wami dzieje? To są te jednostki. Czemu wy nie możecie? Przecież grabieżcami jesteście, ej. Nie? No to dobra, zmiana planu w takim razie. Wycofka. Wycofka na te strony. Wy. Zasuwać w tym kierunku. Boże, generał, biegiem, błagam. Wy. Zasuwać już na te strony. Naprawdę wy nie jesteście grabieżcami? Może ty jesteś grabieżcą? Też nie. Shit. No jak drut, kurczę. Harcownicy. Grabieżca. Może podpalać budynki, zdaje więcej obrażeń pochodniami. Kurwa, dobra. W takim razie lecimy zajmować. Lecimy zajmować tą tę pozycję. Tu się ustawić, chłopaki. A wy zajmować tą wieżę. Zajmować tą wieżę. Biegiem. Dobrze, tutaj lecimy z atakami już do przodu. Generał, podpaliłeś, cudownie. Wy z atakami na generała. Wy ze strachem. Tylko biegiem. Tu zajmujemy, cudownie. Te wieżyce muszą paść. Co się tu dzieje? Przyjrzyjmy się temu. Konnica ruszyła do ataku. Niestety toporki oberwały jako pierwsze, ale trudno się mówi. Już wchodzą i pozostali. Cudownie. Nie mam czasu. Oglądam bitwę. No niestety, wąskie gardło nas wzięli. Niestety wzięli nas w wąskie gardło. Ta wieża jeszcze istnieje. Ta wieża już nie. I tutaj mamy znowuż wąskie gardło.
Choroba. Dobra, likwidować to. Tylko biegiem. Biegiem likwidować to. Gdzie moi łucznicy są w ogóle? Zasuwać do przodu. Zasuwać do przodu. Ikonnica. Ikonnica. Wbijaj tutaj już. Tu przyjęliśmy, czy nie przyjęliśmy? Jeszcze nie przyjęliśmy. Do choroby. Na tym polega grzowanie. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. No to do środka. Do środka. Znakomicie. Ci goście poszli likwidować te rzeczy. Czemu wy stoicie i się patrzycie? Do ataku. Generał, stoisz, czekasz na razie. Generał jest pod ostrzałem. Wycofka. Wycofka. Ale to mógłby być błąd taktyczny. Dobra, w takim razie konnica tutaj. Przechwytujesz łuczników czym prędzej. A wy ataki od tyłu. No i dobrze, to jest raczej wygrana. Czy mamy jakieś umiejętności? Premia do szarży. Nie, no bez sensu to było. Nie szkodzi. Tutaj mamy totalne zwycięstwo. Na to wygląda. Poza tym, że jesteśmy pod ostrzałem, to jest ok. Tak. Wybijecie, tak? Bić. Bić. Wystrzelacie, wy atakujecie, makako. Lecicie. Cudownie. Tutaj mam nadzieję, że wszyscy... Tak, wy rżnąć do nogi. Jak tam? Uciekają. Zakończmy tą bitwę. Szybka bitwa, pięknie. Nasze miasteczko. Straty. Jak zwykle poniesione, ale w miarę. Nie ma tragedii. Elegancko. Elusa nasza. Oczywiście, że zwyczajna okupacja. Zwyczajna okupacja. Mamy minus 13. Ale jest dobrze. Jest dobrze. I można by się pokusić. Ile to będzie kosztowało? 20 patyli. Ja pierdyle. Centrum miasteczka. Przemianujmy. Tutaj leciutkie naprawy. Więc co to w ogóle jest? Łaźnia. To da nam pewnie rowy. Zdecydowanie naprawmy. Zaraz, a to co to nam da? Jakiś budynek religijny. Czy ja potrzebuję... Tak, dobra, niech się... przyda się. Przyda się. Budynek religijny się przyda. Ponieważ tutaj jest ciągle... mały wzrost arianizmu i pogaństwa rzymsko-greckiego, więc zdecydowanie dodatkowa kapliczka nie zaszkodzi. Z żywnością jesteśmy na plusie, reszta się naprawi. Więc wszystko inne, nie kończę tej tury. Zostało nam w zasadzie tylko i wyłącznie sprawdzić dyplomację i politykę wewnętrzną. I tym, że zakończyć turę, ale już nie będę was męczył, więc dzięki za oglądanie, ludzie. Dwie bitki. Ten odcinek będzie dłuższy. Zaczęliśmy wojnę z Galią. Cudowna sytuacja. Bo ten kawałek wyrwany z mojego, w środku mojego terenu, bardzo mi się nie podobał. Plus z Hunami mamy póki co jako taki spokój. Mamy jako taki spokój. Przegoniliśmy jakichś bandytów, więc super, ludzie. Naprawdę idzie do przodu. Powiększamy tereny i widzimy się w następnym odcinku. Cześć, czołem.